Dla majora Białystok był za mały. Kraków też. On jako ogólnopolska gwiazda musi być w terenie. Przerzucany z miejsca na miejsce, z kąta w kąt, sam przestaje już wiedzieć, gdzie chce się zatrzymać na dłużej i gdzie w ogóle przewidywać jakąkolwiek swoją przyszłość. Przez brak oryginalnych kanałów Majora, Sławka i Fiodora nie mogę poradzić sobie z tym, że dni 18, 19 i 20 grudnia słabo zgrywają się w spójną całość. To znaczy przede wszystkim Major jakoś podejrzanie szybko, według materiałów, do których dotarłem, przemierzył odległość z Krakowa do Wadowic, a potem z powrotem, zważywszy, że jest późny grudzień, czyli szybko robi się ciemno, a filmy w większości są w całkiem jasnej scenerii, zupełnie jakby poranne, nie? No cóż, musimy sobie jakoś z tym poradzić, poskładałem tak jak się mniej więcej da. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum, sezon 2019. Chyba jeszcze z 17 grudnia. Redaktorski light, podczas którego okazuje się, że nie da się uszczęśliwić opuszczonego Krzysztofa. Popij mleka, bo widzę, że ci w ustach zasło. Ludzie pytają, czy dużo mleka dziennie pijesz. Mówią, że mleko dobre na kości, bo wapń ma. Zgadza się, bo mój tato świętej pamięci mówił. Pij mleko. Będziesz wielki. A będziesz wielki. No i miał rację. No. Taki chłop, że aż mi się w telefonie nie mieści. Bo mleko krzepie kości. Mleko dodaje spożywanie mleka. Jest bardzo dobre. Spożywcze daje. Ale taki od krowy. Napiłbyś się takiego od krowy, co? O, żeby tu krówka stała. I szła ciatka. Gdzie? Rowę. Tu. Tu, o, w domu? Tu. O, tu, na miejscu Majora. Tak, lepiej u łaciatki. A może, a jak chcesz, to może my zrobimy zrzutkę. Z internautami, na krowę. A czym tu karmić? No, jak jest to czym? Jest to. Osypkę. Ale czekaj. Tutaj zaraz kargul zadzwoni, że śmierdzi i tak dalej. Ale przecież ty masz tutaj chlewy, nie chlewy. Mam, ale krowy, za mało chlewy. Tutaj ludzie piszą. Na krowy trzeba większe chlewy, bo krowa jest. Ale takiego, taką malutką krówkę. Byście sobie. Kielaczka? No. Jałóweczkę? No. A jałóweczkę jeszcze. Jałóweczkę. A mleczka nie da. No to trochę podchodujesz. A jak ono będzie rosnąć, to trzeba do chlebka. A chlebek u mnie za małe. To tylko na trzodę chleb. Czyli co, prosiaka jakiegoś, tak? Tu byli prosiak. Ty, a może inaczej, może najnormalniej w świecie kupić parę kurek. Wiesz co? Zachną tutaj różnie. Ale czemu? No to jakbyś dwie kurki kupił i to byś miał jajka sobie. Przepraszam bardzo. Kargul by zadzwonił. Już ktoś napisał list. Ale skąd by Kargul wiedział, że już ktoś, że są kury? Toż on ma taki płot wysoki, że nie ale wiedział. Przepraszam bardzo. Kura pieje. Kogut pieje. Ale kura gdacze, za pie... i kura pieje. To może kozę? Kozę? To ten by raz wam zadzwonił. Powiedziałby śmierdzi. Od kozy nie śmierdzi. A od kozy ja mleko nie lubię. Kozie mleko? Tak. To już podobno najzdrowsze. A, nie lubię. Nie lubię. Krowie, tak. Ty, no to może inaczej, to może chomika. Co? Chomika. Chomik kosztuje w Kryfurze 7 zł. A po czym mnie chomik? Co on mnie da? No. Co on mnie da? To będzie spędzał z tobą czas. No, i co? Tym szklanym będzie ty chodzić. Ty, no Krzysiek, no to ludzie piszą, że może... Ja może, chcę, może ja tego. Tylko tak, mam... To dla ciebie chyba najlepszy tutaj ja mam pies. Pretensje trochę do swoich rodziców, że tu przyjechali. No ale co, tutaj tobie tak naprawdę źle? Bardzo źle. Ja tam na Warmii nigdy nie dostałem w łupę. Nigdy. Na Warmii? Tak, nigdy. A tutaj? A o, albo piszą na przykład strusia. Co? Strusia, strusiajka znosi takie duże. Nie chcę strusia, też ten by zaraz zadzwonił. Nie chcę. W sumie już jednego miałeś. Tak. To po co miałem jeszcze innego strusia? Po co? O Jezu, to już ludzie piszą, ale nie wiadomo co. Co? Kota może. A kot też nic nie da. Tobie trzeba tak, żeby... Niech oni trzymają. Kota, kotkę sobie. Czyli tobie najlepszy byłby pies. Nero, żeby powrócił. Tak. Tęskno za Nero. Ale już nie powróci. A dlaczego nie powróci? Z tego powodu, że ja już jestem coraz słabszy i tak dalej. Słabszy? Tak. Już mi sił opadają. Krzysiek, może ty coś chcesz poprosić o coś internautów? Żeby jakoś
pomogli może, czy... Nie chcę nic. Nic nie chcę. O nic nie chcesz poprosić internautów? Nic. Zero. Żeby nie przysyłali pieniążków, żeby nie przysyłali paczek. Nic. Zero. Nie chcę. Pieniędzy też nie chcesz? Co? Nie, ja już powiedziałem. Zero. Nie chcę. To jak ci pomóc? Jak ci można pomóc, Krzysiek, powiedz? Jak można pomóc? Nie wiem. Mordę dać. No po co? Po to, żeby odeszedł, czym prędzej, żeby mnie nie było na tym świecie. Ale wiesz, Krzysiek, o tym, że to nie ty decydujesz, kiedy kto odejdzie. Tylko ten, co na górze. Ale jak będą lali po mordzie, nie, czym lepiej, to prędzej odejdzie. Do góry. I co, uważasz, że tam będzie lepiej? Będzie lepiej, na pewno. Ciało będzie leżało, wiadomo, gdzie. No tak, ale... No to co? A dusza do nieba pójdzie. No dobra, ja rozumiem, ale to co? A tam co będziesz w tym niebie robił? Co tam będziesz w tym niebie robił? To co Pan Bóg powie? Lublina nie zabierzesz do nieba. To co Pan Jezus powie? A co z Lublinem? Dla was będzie. Tu będzie albo wystawicie ten, jak się, historyczny muzeum, albo... Do muzeum? Co? Do muzeum? Tutaj będzie stać i tu będzie. I Opel będzie stać. No ale ktoś to przejmie. Odpoczęły sobie na wiek wieku Pan. Na Boboli. Nie wiem. Ja będę leżeć na domu. Ogólnie Konon przejawia przez czas nieobecności Suchego twardą postawę, że to szczur, którego już nie przyjmie. Ale od czasu do czasu są takie sytuacje, w których widać i słychać, że mu jego po prostu brakuje i bez parobku niewolniko towarzysza życia nie jest w stanie cieszyć się z życia. 18 grudnia. Według Szyjora historyczny dzień. Dzisiaj będzie historia, ponieważ Monika mnie dzisiaj zabiera do księgowej, która będzie moją księgową. Będzie pilnować moich ogółem podatków. Ciekawe, że informowani jesteśmy o tym, że Ruda sama, będąc księgową, nie bierze do siebie firmy Wojtka, tylko wysyła go do koleżanki. To jest dosyć dziwne, bo znowu mamy taką sytuację, że niby Ruda działa jako przedsiębiorca w jakiejś dziedzinie, ale w zasadzie usługa, którą może wykonać dla majora, nie jest wykonywana przez nią, gdyż w zasadzie z wynajmem mieszkania majora też będzie inaczej, że Monika przecież jest, prawda, osobą, która zajmuje się wynajmem nieruchomości, a jednak nieruchomość, którą wynajmuje Wojtek, no jest od jej jakiegoś kolegi i w zasadzie studenci, którzy później się skarżyli, że major, prawda, zażywa rozpuch, jest dziwny i boją się go po prostu, nie chcą z nim spędzać czasu i proszą, żeby go wywalić z mieszkania, nie informowali Moniki, czyli Monika nie była pośrednikiem w tej transakcji. Dzwonili bezpośrednio do właściciela, co po prostu świadczyłoby o tym, że ona w tym wypadku żadnym nawet pośrednikiem wynajmu nie była. No ale cóż, jest to klasyczna karuzela rudej prawdomówności. Paweł z Warszawy wrzuca nagranie, na którym demaskuje, że Kononowicz zeznał nieprawdę odnośnie skradzionych mu 4000 zł podczas napadu bandy Czerwonego Kapturka. To jest cały czas ten sam napad z początku grudnia, który już sobie omawialiśmy, więc tutaj umiejscawiamy tylko wydarzenie w czasie. Wybierałeś te 4000. I wziąłeś 4000, wydałeś na lawetę, na Opla, na te różne rzeczy i zostało ci 350, nie? Tak. I to ci zabrali. Zabrali. No dobrze, a powiedz mi, a jak na policji mówiłeś, że ile pieniędzy ci zabrali? Na policji mówiłem, że 4000 miałem. Ale nie mówiłeś, że ci zabrali 4000? Nie. No to skąd oni mówią, gazety piszą, że 4000 ci zabrali? Słuchaj, bo ja powiedziałem ogóły. Aha. Wiesz, co to ogóły? No wiem, tylko że wiesz, że ja teraz wiesz. A, ty powiedziałeś, ile pobrałeś z banku, nie ile ci ukradli, no. Tak. No właśnie. Z banku,
Krzysiek, słuchaj. I takie to właśnie były 4000, które mu ukradli. Nie miał w ogóle tych 4000, przypuszczam. Prawdopodobnie nie wziął żadnych 4000 z banku, tylko to były te 700 zł, które mu wysłała Monika. Wydał rzeczywiście na lawetę, na to i na tamto, na te stacyjki, może z 500-600. Resztę miał w portfelu. No ale co zależy, napisać 4000 i to pisać komuś do rachunku. Także taka to jest historia tych sławnych 4000, gdzie się teraz wszyscy będą rozpisywać, jak to Krzysiowi zabrali 4000 zł. Tak wyglądał pewnie i cały ten napad. Jeden wielki wymysł Krzysia, tylko po to, żeby zrobić wokół siebie szumu, no i może zarobić jeszcze na tym. Mleczny Mazur twierdzi, że dostał list od Moniki, w którym ta prosi, aby Szczudło Dolskiego zabrał powrotem, bo ten w Krakowie nadużywa inhalacji wziewnych. Dzień dobry państwu, majorze. Jest takie przysłowie, kto się śmieje, ten śmieje ostatni. Ty się zaśmiałeś po raz ostatni już. Tylko ja otrzymałem list od Moniczki, że ciebie nie chce i tak dalej. I napisała, że przyjmij go z powrotem. Bo jest zaśmierdzony, nawalony na rozpuszczalniku. Podzielę za ciebie, major, hasełko, a to jest sprawiedliwe hasełko, że przyjedziesz do mnie, bardzo Moniczka prędko ciebie przywiezie i powie tak: weź Krzysiuńku do siebie, ja go mam dość, jak on jest nawalony, wali różne rozpuszczalniki, a to nie jest rozpuszczalnik, to jest perfumy. Ciągnie do woreczka, do reklamóweczki. Moniczko, jak? O k***a, ciebie, jak nie perfumamy Chanel. Jeszcze weź. A nie mogę już, bo płuczka nie pozwalają. Jeszcze weź. Nawąchać się o takiej o reklamóweczki. O, no tu jest. Kurczę, jest perfekt. I przepraszam, PSS, że jest napisane PSS. Film, który dobrze obrazuje pogarszający się nastrój Szyjora. Moniki nie ma. Nie mogę się do niej zadzwonić. Pojechali. Telefon wyłączony. To dobrze. Niech przyjeżdżają, ja muszę się spakować. Ja pakiety będę wracał do domu. Kraków jest wspaniałe miasto, ale czy ja tutaj zostanę, to chyba mi się wydaje. Każdy, do czego ja tutaj jestem potrzebny? Do niczego. Przepraszam, no właśnie się zastanawiam się, po co ja jestem na Moniki potrzebny. Ja nie wiem, 4 koszulki kupiłem, bo muszę tak wrócić, ale nie z nimi. Busa trzeba, tam gdzie dworzec PKP, PKS jest, autokary są, o właśnie, jego stoku. Zaraz gram ten film i ten, zaraz poszukam kawalerki. Ja sobie tam wynajmę Białymstok. Zakaz podjeżdżania samochodów pod Belweder i zatrzymanie pary suchych pod Ombroże. Witam was serdecznie, piję herbatkę bez cukru, lek swój pierwszy, bo muszę zawsze wypić. Jaka to herbatka? Odchudzająca. Znaczy postępy widać, bo widać, że trochę już chudszy ty trochę. Na maksimum schudnę. I co powiem, złożyłem wczoraj do sądu rejonowego o założenie Ombroży dla majora. I teraz jeszcze raz złożę do okręgowego i do zarządu dróg, że tu będzie znak ustawiony, zakaz wjazdu samochodom
obcym, w innych ulicach. Nie będą jeździć krajowe, ani osobowe. Skończy się dla ich podjeżdżanie i tak dalej. Jeżeli ktoś tylko się zjawi, patrol nocny, patrol dzienny będzie wyłapywać i skończy się podjeżdżanie pod pałac. Moją posesję. Pod dworek. I powiem tak, to załatwię jak najprędzej. Major przyjedzie tu, będzie miał na nodze ombrożę założoną jak najprędzej i skończy się dla majora picie i wąchanie rozpuszczalników i różnych świństw. Amoniczka, amoniczka, pierdziczka, liczka, miczka, piczka pojedzie też do aresztu za wydzieranie pieniędzy od ludzi, że wydziera pieniądze od ludzi i jak trzeba gdzie jechać do klienta, jak tłumaczyłem, to bierze klienta, tankuj, nie! Krzysiu, ale my to przerabialiśmy. No i powiem wypowiedz tak. Się na temat filmów majora. Nie widziałem filmów, muszę przynieść komputer, dziś przyniosę komputer, przyjadę, to przyniosę. To, ludzie mówią, ale słyszałem, ludzie... że od ludzi, że jest na alkoholu, jest na narkotykach, ja sprawdzę sam, nagrał film chyba. Ja sprawdzę sam, jak to prawda. Kategorycznie będzie zatrzymany Monika i będzie zatrzymany major. I będzie przywieziony tu, tak jak powiedziałem, pod ombrożą, że nie będzie. On już chce wracać z Krakowa. Czuję się wykorzystany przez mnie. A, bardzo dobrze, majorze. Świetnie. Gratuluję tobie, majorze, że tak Moniczka wykorzystuje ciebie. Myślę, że Moniczka będzie dbała, tak jak ja, że będzie latać, widzieć za tobą, nie płakać, nie. Moniczka podziała mnie wczoraj na rozmowie. Poszedł na terapię, a przyszedł z terapii nawalony. No, to Moniczka jego wygania. Zobaczyła, że nie da rady, to powiedziała, won, zabieraj walizki, do Kononu przyjedź. A ty go przyjmiesz pod swój dach znowu? Przyjmę w ombroży. W ombroży z nadajnikami, że będzie... A jak nie założył on nadajników? Założy. No dobra, a jak nie założy? Ale kto? Jak nie założył ombroży? Założył, to wystąpię wyżej. Wystąpię wyżej do ministra, wystąpię w sprawiedliwości, założę do ministra wszystkich i tak dalej, że będzie założona ombroża, że będzie wszystko jak trzeba. No ale Krzysiek, popatrz teraz do kamery. No a jeżeli przykładowo, czysto hipotetycznie, jeżeli mu tej obroży nie założą i on znowu poczekaj, i on znowu pójdzie na przykład wącha, to wiesz, że ty znowu będziesz się denerwował. Nie. Będą łzy. Przepraszam bardzo, denerwować się nie będę. Nie będziesz się denerwował, jak przyjdzie nawalony? Nie, będę zadowolony i dlatego tamtąd zabiorą jego w ombroży później. Ale czy jak tutaj przyjdzie do ciebie i będzie chodził na wąchanie? Przepraszam bardzo, odpowiadam wyraźnie. Mają założyć ombroże z tego powodu, że ja złożyłem pismo do sądu okręgowego rodzinnego, do pani prezes poszło. I ma założyć, bo rozmowa była. Już to przerabialiśmy. I ma założyć, bo powiedziała, jeżeli nie słucha, pana będzie założona ombroża, tylko musisz pan napisać wniosek. Wniosek poszedł o założenie ombroży na nóżkę i na kopytko i będzie z ombrożą. Tak. Aha. Jak najprędzej będzie założona, będzie ponowny sąd i będzie założona ombroża na nóżkę. Nie będzie miał opuścić terytorium posiadłości. Dzień 8 godzin, przychodzi na wąchany, ja dzwonię na policję, z telefonu tego policyjnego, bo będzie taki telefon socjalny, odpowiadają nam, przyjeżdżają, rozkuwają, wybierają. Na Kopernika albo na Tmańsk. I będzie siedzieć. Już masz dość, Krzysiek, widzę tego wszystkiego. Męczy cię. A jeszcze odpowiem za współudział w pobicie. Tak, bo ja rozmawiałem z komendantem dzielnicowym, to jest za współudział w pobicie mnie. Namawianie człowieka, który nie chciał nagrać żadnego filmu z nim, a on siłą wymusił, dlatego że mówił, że ja nagram pana. I ten człowiek podpiął rękę, zgodził się, później na następny dzień przemyślał, wykasuj, zrawuś ze strony niewykasową, specjalnie, żeby go nie pobili i jeszcze słabo się odpowiedź. Nie męczycie już to wszystko, Krzysiek? Kończy się jak na prędzej męka, powiem. Nie uważasz, że tego już jest za wiele? Jest za wiele i będzie bardzo mało. Bo nikt się nie zbliży się do mojej posesji. Nikt, ani żaden samochód, jeżeli się zbliży się, będzie miała prawo. Patrol policyjna Straży Granicznej, tej wojskowa, żandarmeria, zatrzymać, zawieźć tam, gdzie trzeba, każdego obywatela. A ja będę mógł przyjechać? Tak, będziesz miał takie wypisane... Przepustkę ode mnie, w jakich godzinach i tak dalej. Aha. Krzysiek, patrzę tak na ciebie i widzę, że... Już ty jesteś zmęczony tym wszystkim. Wiem, że zmęczony, ale trudny. To jest życie. To jest życie. Jakie pan mógł dał życie, takie muszę dźwigać.
I zaraz przebieram się, wszyscy spodnie i siadam. A podgolić się? Nie, ja brudkę hoduję. Mógłbyś zahodować ten wąsek, twój dziadek, pradziadek Piłsudski. Może zahoduję. I powiem tak. A włosy dzisiaj układałeś na jakiś żel? Nie, ja nie układam. Ja nie układam włosów. To one po prostu same się tak układają? Same, jak śpię. Bo one wyglądają tak jakby nażelowane, czymś napastowane? Nie. Nic nie nażelowane. Myślałem, że może jakieś woda nie. Z cukrem? Nie. Krzyć, dobre mleko? Bez mleka żyć nie mogę. 3,2%. Jak się śpiewałeś, daj mi nogę, to ja zmienię piosenkę, daj mi mleka. Bo bez mleka żyć nie mogę. Jarek Meksykano dzisiaj był, czy nie? Za 2 godziny będzie mówił, mamy jechać gdzieś. Ja za swoimi sprawami, a jego wozi za swoimi sprawami. To wy teraz koledzy dobrzy, tak? To jeszcze wiesz, ja nie muszę mówić. No ale widać, nie? Że jest sztama i dobrze. Nie musisz wypytywać koledzy czy co. Ale ja mówię, widać, że jest dobrze, to jak jest dobrze, to znaczy, że jest dobrze, wiesz co? No. Gdzie dzwonisz? Do Jarka. Zadzwoń do Moniki, co ona sądzi o tym. Zaraz zadzwonię. Gdzie dzwonisz, do Moniki? Dobra, na razie. Dobra. Ile już zgubiłeś kilogramów przez tą herbatkę? O, sporo. Sporo? Miłe żyłem się, ale liczę, że sporo. Widać trochę. Co? Widać trochę tu po tym, po barkach u ciebie. Sporo ty tych napoi wypiłeś, patrzę. No. To ta miska, w której major ije? No już. To ta miska, w której major ije? Major tu je. Ja myślałem, że czy to jego miska pytam. Czasami Mario ije. Dobre mleczko, co? Bardzo dobre. Kto tam na kubku jest? Kto tam na kubku jest ten człowiek? Znasz tego człowieka? Nie. To Legolas. Jak? Legolas z Władcy Pierścieni. Bułka nie czerstwa? Nie. Jak czerstwa, to wiesz, że zaraz zęby mogą powypadać. Musisz tylko kupować takie mięciutkie bułeczki, świeże, to wtedy wiesz. Wiem. I dobrze przełknąć i... Wiem. I ząb żaden nie, się nie ukruszy. A już i tak zębów nie ma. Krzysiek, jeszcze masz zębów od gromu. No. Masz jeden u góry i u dołu chyba z 5 czy 6. To co, nie starczy? Dołem się... Powybija i będzie co chodzi. Okej. Okay. Musisz kubki papierowe dać zamiast tych... Tycho. Bo jak papierowym kubkiem byś dostał, to byś się nic nie stało, a tym to zaraz by doszywać. Już szywali. Powinieneś, wiesz co zrobić? Bo normalnie, jak on cię denerwuje, to tym zębem u góry tętnicę przegryźć. I wszystko. Jak lew, złapać go. Lew no. Też ma... A co, lew nie ma takich dwóch na górze? Ma. No. A lew jest słabszy od ciebie, bo lew mało mleka pił. Ja oglądałem wywiad z twoją mamą kiedyś. Twoja mama powiedziała, że ty się taki duży urodziłeś, bo dużo mleka pił wciąż. Prawda to? Mhm. Teraz chłop, nie? A co, baba? No nie. Chłop. Smacznego. Dziękuję. Ja uświadomiłem sobie, że 21 stycznia 57 latek wybija, co? Tak. To co? Impreza. Zobaczymy. Co? Krzysiek. Ale... Tort, szynka, ogórek. Grzybek i co? I grzeszka. I gorzała. I lajcik do tego, co? O właśnie. To co, robimy urodziny? To można by urodziny od razu połączyć z 25-leciem bezrobocia. Można. No. Co ty na to? Można. Impreza, balony, co? No. No i dobrze. Zaprosimy niemieckiego. Co ty myślisz? Zaproszę. Każdy jakiś prezent przyniesie? No. Mleka dużo pij, to będzie bardziej miękkie. Zimne mleko lepsze niż ciepłe, co? Zawsze mleko zimne. Chyba, że zupa mleczna to cieplejsze. I to niedobre. Nie? Zupa mleczna zawsze musi też być. Zawsze jak babcia gotowała makaron, a gorący to zawsze wystawiali na parapet. Tak, niech się ochłodzi trochę. Wiesz, że jak pijesz zimne rzeczy i jesz, to może żołądek ucierpieć najbardziej. Nie ucierpi. Nie? Nie. Ty nie masz problemu z żołądkiem? No a ten kaszel, to nie ja myślę, że to jest od żołądka. To kaszel jak ostre. No, ale to od żołądka. Od gardła. Od czego? Od gardła. Myślałem, że kaszel od żołądka, od tego jak się je zimne. Mu pieczę żołądkiem w gardle. Również 18 grudnia Fiodor podpuszcza Krzyśka na tematy związkowe Wojtka i Suchej, co Sucha sama podkręca. Warto zwrócić uwagę, że w rozmowie Konon przeinacza już, że to nie banda bandycka pobiła go przez Suchotnika, tylko że on został pobity przez samego majora.
film kręci? Major? Z tobą? Jak ty goło chodzisz? A, ładnie. Film kręci, jak goło chodzi. O. Rebrałeś się nawet. Co to będzie? Nie będzie. Jak Krzysiu będzie ojcem chrzestnym? Ja to lubię być ojcem chrzestnym do takiego wariata. Gdzie? Dziecko to nie wariat. Prezent dla Wojtka, jak się no urodzi. No już, biegiem, lecę. Jak się urodzi? Pogłaskać, naznaczyć. No, znać, głaskać, obrączkę nałożyć na nóżkę. Żeby lekko się nie oddarał. No, zrobię. Będzie miał obrączkę. Na ślubiny będzie. Ślubkę nie miał. To co? Byłeś starszym na weselu. O, będę starszy. To będzie w mundurze starszy, a nie ja. Powie, daj Wojtuś, obrączkę zakładamy. Daj kop nóżkę, daj. Nie odmawiaj. Jep, dziękuję, założona. Nadajnik tu, nie masz prawa w tak ogólnie się oddalać, co na kartce. No bo ty, dlaczego? Dzwoni. Nie. Halo, no, jestem. No, no, wydrukuj, przynieś i jedziemy do sądu i jedziemy okręgowego i do zarządu dróg. To nikt nie dzwoni, no miałeś oddzwonić przecież. O, dzwoni. Halo, to ja słucham ciebie, opowiedz, jak tam łóżeczko, jak tam wszystko. To opowiedz, w którym byłaś z majorem. Co? No nic? O, to już w ciąży, tak? Aha, to kiedy będzie lulu, majorzy stąd. Tak, kiedy będzie? Ja zajadę do zarządu meldunkowego i napiszę pismo. Bez mojej pozwolenia nie ma prawa się wymeldować. Jak ja złożę pismo, to musicie do mnie przyjechać i podpis musi być. A? Co? Wiesz, jak chcesz, to twoja wola. Twoja wola. Ale uważaj, żeby nie było nałożone obrączki. Tylko to mówię. No, na ciebie i na majora. Wiesz? No już, bo już pismo poszło. Niech potwierdzi ten. Redaktor, że pismo zdane. Mogę pokazać, że pismo nie zdane do sądu i tak dalej. Rejonowego, rodzinnego. Rozmowa by z prezesą sądu rejonowego, cztery oczy, kazała tylko wniosek dołączyć i przywieziemy majorka w obrońcę. Będzie nadajnik i będzie okej. Okay. Wiesz o tym? Halo? Krzysiek, ale ty na to pozwolisz, to żona jest w ciąży. I co? Dziecko ojca nie będzie miało? Czy zabierzesz ojca dla dziecka? Ludzie się mówi. Niech będzie dziecko bez ojca. Nie pobił razem, to musi zasłużyć. Będzie dziecko moją bandyta. Ale bez ojca dziecko, Krzysiek. Będzie moją bandyta. No jak, zabierzesz ojca dla dziecka? Dawaj, si, jeszcze. A, jeszcze! Aż butelka się wygniecie na drugą stronę. No mów, Krzysiek. Co mówisz? No mów, no. Ale co? No zabierzesz ojca dla dziecka? Jak trzeba, to się zabiera. Dziecko będzie pytać się. A gdzie tata? A Moniczka będzie odpowiadać. Pierdelku! A dziecko, bo pobił! Razem współudział brał. A, to bandita ojciec! Tak, bandita! Tak! Będzie odpowiadała. I alkohol pił, i wąkol rozpuszczalnik. Oto cholera, to nie ojciec. Mamo, z jakim ty zeszłaś się? Ty sama bandytka jesteś. A dlaczego ja bandytka? Bo z takim się zadałaś. Znowu, wynochaj z domu. Woń, mamo. I mama znowu szuka przyjaciela. Następny robi i następny. To jest dobra artystka spalonego teatru. Ona filmy gra takie. Wiesz o tym? Takie filmy można grać. Długo. Do końca życia. Legolas się schował. Co? Legolas się schował za garnkiem. Ale co? No ten, co na kubku jest. Piątek przyjeżdżają. Na dwa dni. Piątek sobotka. A piątek dni wymelidują, bo ja pojadę. Na łańcuszek będzie bramka zamknięta. Ziemeczek będzie zamknięty. Zmieniony. Bo mam... I uno wejdą, przyjdzie policja, ja powiem, niech zapłaci za wyjęte mieszkanie. Wtedy złożę do okręgu, do rejonów, mieszkaniówki, za wyjęte mieszkanie. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Zapowiedź Lajta w Belwederze i zakablowania majora w Urzędzie Skarbowym. Głośniej. Żeby dać trochę rozrywki. O 17 będzie Lajt mój. O 18 mówi. O 17 będzie rozpoczęcie i zapraszam wszystkich ludzi poważnych, myślących, nie mózgających na mnie, na Lajt mój Boży i zadawać dla mnie pytania. Jadę do Urzędu Skarbowego, złożyć pismo na majora. Jadę do Urzędu Miejskiego, wyciągnąć wniosek, od kiedy firma jest zarejestrowana i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę mieć taki wniosek. Bo z tego powodu, że no, pod mój adres nie będzie żadnej firmy już majora, będzie jak oddać pieniądze
za mieszkanie. Ile tych pieniędzy? Bardzo dużo, tam człowiek wyliczył, ale bardzo dużo pieniędzy. I powiem tak, odzyskam te pieniądze. Aha, jeszcze ma przyjechać. Ale to nie, tego nie będę mówić, bo on zaraz nie przyjedzie, nie chcę mówić. Ale ma człowiek jeden przyjechać do mnie. Ważny bardzo. Jego znacie i tak dalej. Będzie rozmowa w cztery oczy. On chce wyciągnąć wiadomości, czy było tyle pieniędzy. Czy ja na policji tak było tyle pieniędzy w kieszeni, w portfelu. Jeszcze inne pieniądze były zagraniczne, bo mnie ludzie, widzowie przytrzymali. I wszystko zabrali. Nie wierzy Paweł, już wymieniłem, nie wierzy Paweł, że jeszcze powiedział, że ja dla bandytów dałem pieniądze. Śmiechu warto. Kto to daje dla bandytów, ludzie im pieniądze? No nikt. Czy wy państwo daliby dla mnie pieniądze, żeby ja przyszedł robować? Na pewno, komu po grzbiecie. Żeby wiedział to, ale ja sam by nie dał rady. Ten duży mnie powalił. Tak strzelił z tej strony w lewą stronę, to ja padł. O tą stronę, że jeszcze tu było troszkę wyżej, o. Skroń. Skroń to już by było. Nie byłoby. Żegnaliście by mnie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wierzcie Krzysztofowi spoczywanie. Tą piosenkę śpiewaliście. A dla majora zostałby dom wtedy. No nie wiem kto by, bo on mówił, opisz, to my będziemy z Moniką tutaj. Widzicie? Śmiechu warte. Śmiechu warte to, że on tu byłby. Dom jest już opisany dawno, dawno, jeszcze mama żyła na rodzinę. Na rodzinę. Tylko nie powiem jaką, ale na rodzinę. Jakby tu miał major mieszkać z Moniką i z dzieckiem, to pokoi jest, dla dziecka byłby pokój. No, ale wiecie co? On tu nie zamieszka, a nigdy się nie wymelduje, bo będzie złożone pismo do meldunku, zaraz napiszę. Bo nie wymeldowanie się jego, bez mego pozwolenia i tak dalej. I jeszcze będzie złożone pismo też do Urzędu Skarbowego i do Urzędu Miejskiego Wydziału Rejestracji Firm, żeby firma nie została wyrejestrowana z tego powodu, że zalega pieniążki, to nie mają prawa wyrejestrować. To mają wyrejestrować, czy nie? Nie, na razie nie, z tego powodu, że jak chodzę pieniądze, tak. Bo ja mam pismo od radcy prawnego swego województwa, powiem. Ja mam wiadomość bardzo dobrą i mam zapisane, przyjeżdżę, ci pokażę, że paniusia 5000 major wypłacił dla paniusi, bo paniusia jest zadłużona w długach, siedzi, to paniusia teraz chce być majora do szczęta, do zera, a żeby major pokrył, wiesz, te długi jej. Wiesz, już jakieś listy polecone są i do mnie dwa listy polecone są, ja tego czekam na listonosza do godziny 10, wiesz, czekam na listonosza, co będzie do mnie, wiesz, a wtedy pojadę na pocztę, pojadę do Urzędu Skarbowego zdać list. O, już jest listonosz, przepraszam, muszę iść. Tak, już jest listonosz, idę. Tego samego dnia major opuścił Kraków w ramach umowy leasingowej i został wzięty w używanie przez Sławka, który zabrał go do Wadowic, a potem do mieszkania, skąd bodajże został puszczony light, a co najmniej było jakieś nagranie, którego nie mogę odnaleźć. Odnalazłem, to znaczy kilka nagrań, a odnalazłem tylko jedno. Oraz Fiodorowy light. Muku drewnianego, panie Krzysztofie, proszę się umyć na święta. By Fiodorczuk mógł normalnie oddychać w pana towarzystwie. Proszę też o posprzątanie pokoju. Taki zywko. Wesołych świąt, panie Krzysiu. 5 złotych. Powiedz szczerze, czy śmierdzi teraz, czy nie? Śmierdzić nie śmierdzi, ale przewrócić się nawet nie ma gdzie. Ale co się przewrócić? No, nie śmierdzi, ale przywrócić się nawet. Panie prezydencie, trzymają mnie dalej w Choroszczu i uciekłem do piwnicy, ale w każdej chwili mogą mnie dopaść. Oni chcą, żebym z nimi tańczył. Pacjent Choroszczy, ratuj mnie pan, przyjeżdżaj pan. Zaraz mnie dopadną ludzie w fartuchach, 3 złote. A kto ty jesteś w Choroszczy? Powiedz. Nazwisko, imię. Nazwisko, imię choć. Nie można nazwiska powiedzieć bez rodu. Pozdrawiam Krzysia Kononka i całuję was, chłopaki prowadzący, tam gdzie chcecie. Wasza gorąca fanka, Nati. Wesołych świąt! Gorąca Nati, dziękuję bardzo. Gorąca Nati. Wesołych świąt i tu trójka ode mnie. I dziękuję za trójeczkę. I dziękuję za życzenia.
Dziękuję ci, Natalko. Odezwij się na PW. Filip Boży, panie Fiodor. Proszę natychmiast pozdrowić Małgorzatę Bożą z Żagania, bo to erotyczna... Kurczę, Małgorzata Boża, aj! Aj, 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 Krzysiu, ale ty masz fame. Co? Wiesz o tym, że masz fame? Wiesz, co to fame? Mhm. No to co to fame? Nie wiem. O, 1111! Szczepan redaktora Fiodora. Panie Krzyśku, Monika ma kartotekę na policji, to ona podrywała takich jak major naiwnych, a później jej gach przychodził w nocy i wycinał im nerki. Pójdzie pan na komisariat trzeci i spyta o Monikę z Karkowa, co wycina nerki. To ta sama Monika, 3 złote. Nerki wycina? No. Nerki wycina. No, ona jest lekarzem. Ona lekarzem jest? No też, bo to gruba fara. To na majora chce uśmić, pójdzie z nerki. A ja. Będę to Boże miasto, 117, lewo, kierunkowskie z 3. Się z Białego Stoku. Cena rozpuszczalnika na lokalnym rynku spada z dnia na dzień. Krzysiu. Kiedy major pójdzie na Newtona Krakowski, planty Wojciech wesołych świąt 3 złote. Wyprowadził się z Białego Stoku, to spada cena rozpuszczalnika. A, widzisz? Bo major kupował tu rozpuszczalnię. Wymarzę? Wymarzę, widzisz? Lubi pieniążki. Paweł z Warszawy, słuchaj Krzysiek, przejmiemy szkolną, a ciebie wysiadamy ciebie z domu i za mieszkami Jasławek, major i Moniczka, przejmiemy szkolną i zrobimy z twojego domu budrel. 3 złote. No, Pato odkupił swoje winy. Wszystkie, całą banicję zniósł. Wszyscy ludzie są wolni, którzy byli zablokowani na Krzyśka kanale. Dobry krok. To krok ku dobroci. Prawda, Krzysztof? Prawda. A co z Audi Majora? Ja przejmuję. To za to, że on tyle stoi, to powinno się zapłacić. A już przyszło mnie... mecenas, radca prawny, nie mecenas, tylko radca prawny. Spiasać na pan? Nie. W armii. Inaczej mi ci no, nie mogłem mieć imiona i nazwiska. To piaseczny jest na warmii. Inny. Inny. Ale ja mówię piaseczny. To jest czysta warmia. Nie. Warszawa. Czy Mazury? Warszawa. Na pewno? Tak. Aż sprawdzę w domu. To weź sprawdź. Jesteś pewien, że Warszawa? Weź tu sprawdź. Pana Krzysia, mistrza Fiodora. Pan ma dobre serce. Zaraz zobaczę. Życzę wam wesołych świąt i na pochodzie. A dziękuję bardzo. A major wróci do pana na kolanach goły i wesoły. Bez pieniędzy. O, pod Warszawą. Pozdrawiam jeszcze raz. No, masz ty rację. 4 złote. Coś tam robiłeś tym piasecznie kiedyś? Jeździłem. Po towar. Po towar? Po co kupowałeś tam? Firma wysyłała. Firmy do firmy. Jako kierowcę. Panie prezydencie, Boże, proszę powiedzieć, czy to prawda, że Meksikano i Jan L. Borodo Washington się wprowadzają do Belwederu? Czy to prawda? Nieprawda, to jest śmiech. Dziękuję za pieniądze. Ojciec był generałem, a pradziadek Piłsudski był to na pewno dla twojego taty po znajomości za twój pracę. Na pewno. Monika Haranżlak, w niedzielę przyjedziemy jak z Łódki po Audi. Na pewno po znajomości. Resztę ubrań 20 ja tysięcy, nie które tak. Jesteś winny majorowi. Kropka, zniszczymy cię, ty nic nie możesz zrobić, bo jesteś psychiczny i nikt ci przedwojenny. O cholera, Krzysiu. Jak umarł... To bardzo wysokie stanowisko. Jak ja wpierdam. To z łapówek pieniądze. Jak on prezydent takie pieniądze miał? Tato miał wypłatę. No dobra, rentę. Ale was było 4 osoby. No. No to wyżywi 4 osoby. Jak ty mówiłeś, że wyście 20 litrów mleka wypijali do kolacji? Ale to my wypijali tam na Warmii. Rozumiesz? Tam. Marek Fiodor, no. Chwała tobie, że odpaliłeś lajka na kanale Krzysztofa. Jak tacyś tu przyjechali. Ostatni i niech nagrywa filmy tu, też samodzielnie częściej. Dziękuję za 5 zł. Ludzie nawet mówili, że stracił dostęp do tatuś tu 5 zł. Osiągnął emeryturę najwyższą. To bo... czyli ile miał tej emerytury? Co? Ile miał tej emerytury? Bardzo dużo. Nie powiem ile. Nie powiesz. Nie, bo to tajemnica. Ojciec, jakby na uroczystości Uroczystości Łyskowe, organizujemy czuwanie w parafii pod wezwaniem Matki na Bożej w Elbrzymie. Zapraszam. I mnie nawet. Zapraszam. Na lajcie Mazur mówi, że jego ojciec Bronisław był przedwojennym generałem. Jak dobrze wiemy z mojego filmu Ojciec Kononowicza, bohater czy ubek, poranny gniot dla widzów OS-17, link w karcie, ojciec Kononowicza był szewcem, którego w ramach mobilizacji w 1939 zmobilizowano do wojska. Z papierów repatriacyjnych nie wynika również, aby dostał choćby awans na kaprala, ale powiedzmy sobie szczerze, nie słuchamy Krzysia po to, by ten uczył nas świata czy prawdy historycznej. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.